Dzień dobry, moi drodzy. Tak sobie jadę i myślę. Czym się różni opozycja polska od białoruskiej i w czym jest jej podobieństwo? Mówiąc o opozycji w Polsce, mam na myśli przede wszystkim Platformę Obywatelską, a o białoruskiej opozycji, w cudzysłów, Cichanowską i jej kampanię. W cudzysłów, bo żadna to opozycja, prędzej piąta kolumna. Parę miesięcy przed wyborami Swietlana Cichanowska smażyła spokojnie kotlety dla dzieci i męża blogera. Siergiej Cichanowski od 15 lat prowadził biznesy na Białorusi. To były kluby nocne w kilku miastach kraju. W 2019 roku założył kanał na YouTube z dźwięczną nazwą Kraj do życia, na którym krytykował władzę i urzędników państwowych Białorusi. Platforma Obywatelska, w odróżnieniu od ekipy Cichanowskiej, od kilkunastu lat jako największa partia opozycyjna licznie zasiadała w parlamencie polskim i unijnym. Zaś Swietlana Cichanowska to osoba w polityce przypadkowa, bez wiedzy, bez rozeznania, jak rozszczepany pasażer, który wskoczył do pędzącego pociągu, nie mając pojęcia, dokąd on jedzie. Na tym różnica pomiędzy PO i Cichanowską się kończy. Podobieństwo. I chociaż Platforma Obywatelska jest w polityce od wielu lat, przyszedł do władzy tak samo jak Cichanowska, za wszelką cenę, nawet za cenę dobrobytu własnego kraju, własnego narodu. Mowa o sankcjach. Cichanowska żebrze o pieniądze dla siebie i o jak największe sankcje dla Białorusi i narodu białoruskiego. Prezydent Białorusi niedawno w rozmowie z dziennikarzem BBC powiedział, ile Litwinów kosztuje utrzymanie Swietlany Cichanowskiej, że tak powiem, jemioły. 400 tysięcy euro. Nikt jeszcze nie podliczył, ile kosztuje nas utrzymanie na przykład domu białoruskiego, willi na Saskiej Kępie i tych wszystkich zdrajców Białorusi. Wiemy tylko ze słów Romana Protasiewicza, byłego redaktora ekstremistycznego telegram-kanału Nechta, iż apartamenty Pawła Łatuszki wynoszą 3000 euro miesięcznie. Parlamentarzyści z ramienia PO też utrzymują się z naszych podatków i przede wszystkim powinni nam służyć, jednak proszę Brukselę o zablokowanie dopłat dla Polski, czyli dla nas wszystkich. I tylko po to, aby osłabić pozycję partii rządzącej, nie zważając na to, że szkodzą w pierwszej kolejności własnemu krajowi i narodowi, który z ufnością na nich głosował. Opozycja polska i białoruska mają też podobne hasła – ulica i zagranica. Kobiece protesty tych z błyskawicami, ich organizacja są łudząco podobne do zeszłorocznych protestów na Białorusi. Tak, jakby to były jednego ojca dzieci. Liderka ruchu Błyskawiec Marta Lempart w 2017 roku była nominowana na tytuł Człowieka Roku, nadawany przez Gazetę Wyborczą. W czerwcu bieżącego roku ten tytuł otrzymała Swietlana Cichanowska. W 2000 roku laureatem nagrody był też George Soros. Ot taka ciekawostka. Do polityki, do swojej partii, będąc jednym z jej założycieli, wrócił Donald Tusk. Pamiętam, jak obejmując władzę w Polsce, obiecywał zrobić z niej drugą Irlandię, cokolwiek to znaczy. Niestety nie zdążył, gdyż musiał odejść, aby objąć poważniejsze stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej i to na całe dwie kadencje. Ciągle nurtuje mnie pytanie, za jakie zasługi? Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, panie Tusk. Kiedyś ludzie ufali panu, uwierzyli po ciężkiej transformacji i rozkradaniu majątku Polski, że pan coś zmieni. A byłam jedną z tych wierzących. Dziś Polacy już są inni, bardziej odporni i mniej wierzący w obiecywanie gruszek na wierzbie. A raczej nie będą głosować na mniejsze zło. Mam taką nadzieję. Pozdrawiam myślących.